naszych wiadomościach głównie o trwającym w Bielsku Biały Tygodniu z Ewangelią. Przyjrzymy się temu, co do tej pory wydarzyło się w ramach tej ewangelizacyjnej imprezy, największej na Podbeskidziu. Wspomnimy także o apelu o pokój w byłym obozie Auschwitz, a także o konsekracji w Przecieszynie. Pragnienie ujrzenia Boga zamieszkuje w sercu każdego z nas, podkreślał biskup Tadeusz Rakoczy, który 21 września w Bielskiej Katedrze przewodniczył mszy świętej inaugurującej Tydzień z Ewangelią. Na 11. edycję imprezy składają się spotkania modlitewne, koncerty, przedstawienia, gry i zabawy, uliczne happeningi i rekolekcje. W homilii ordynariusz bielsko-żywiecki nawiązał do tegorocznego hasła Tygodnia z Ewangelią – chcemy zobaczyć Jezusa i przypomniał, że ma ono związek z wydarzeniem opisanym w Ewangelii świętego Jana, gdy pewni Grecy prosili apostołów, aby umożliwili im zobaczenie Jezusa. Pragnienie ujrzenia Boga zamieszkuje w sercu każdego mężczyzny i każdej kobiety, chociaż wielu nie zdaje sobie z tego sprawę i często zagłusza ten głos. Drodzy przyjaciele, oby rosło was pragnienie zobaczenia Jezusa i oby On spoglądał wasze oczy i serca. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie? Bóg stworzył nas, ponieważ nas kocha i chce, abyśmy i my Jego kochali. Kaznodzieja podkreślił, że Bóg objawił swoje oblicze w Jezusie Chrystusie. Czy również wy pragniecie kontemplować piękno tego oblicza? Pytał biskup, zwracając się do uczestników liturgii i zachęcał, by pytanie to zadawać także innym podczas Tygodnia z Ewangelią. Nie trzeba na to odpowiadać pospiesznie. Trzeba się wyciszyć wewnętrznie. Trzeba, żeby z głębi serca wypłynęło to gorące pragnienie ujrzenia Boga, pragnienie tak często tłumione przez zgiełk świata i uroki przyjemności. Elżbieta Król-Cebulska, dyrektor Wydziału do Spraw Ewangelizacji Bielsko-Żywieckiej Kurii, wyjaśniając tegoroczne hasło Tygodnia z Ewangelią, zachęcała do szukania Jezusa w codziennym życiu. W chwilach radości mamy tendencję do zapominania o Nim. W chwilach smutku wydaje nam się, że to On zapomniał o nas. Dlatego podczas różnorodnych spotkań tego Tygodnia z Ewangelią będziemy starali się dostrzec obecność Jezusa w naszym życiu. Zarówno w chwilach radosnych, podczas koncertów, przedstawień, happeningów, jak i w chwilach smutnych naszego życia, pośród lęków, rozczarowań i cierpień, w formie bardziej refleksyjnej podczas trzydniowych rekolekcji w czterech świątyniach naszego miasta. Podczas tego Tygodnia z Ewangelią chcemy zachęcić wszystkich, aby oczami wiary starali się zobaczyć Jezusa, poprzez Jego słowa i czyny, dostrzec Jego obecność w swoim życiu. W kolejnym dniu w ramach Tygodnia z Ewangelią odbyły się warsztaty inicjatywy Tato.net. Warsztaty adresowane były do mężczyzn. Uczyły m.in. jak stawać się bohaterami dla swoich dzieci. Warsztaty Tato.net są jedną z części takiego przedsięwzięcia, które nazwaliśmy dwoma słowami. Polskim słowem Tato, angielskim net, kropka, oznacza miejsce w internecie, ale tak naprawdę ten adres symbolizuje sieć dla ojców, sieć wsparcia, sieć inspiracji, sieć poszukiwań. I inicjatywa Tato.net jest po to, żeby odkrywać ojcostwo. To ojcostwo odkrywamy sami mężczyźni, ojcowie, bo wiele jest jeszcze do odkrycia energii, wiele radości jest w ojcostwie, wiele piękna jest w ojcostwie także. I dla mężczyzny, który chce się spełnić w swoim życiu, nie tylko kariera zawodowa jest tym obszarem spełnienia, ale życie rodzinne. Relacje, które są, zmieniają, wprowadzają nową jakość do życia mężczyzny. Fakt ujrzenia Jezusa i dostrzeżenie Go na drogach naszego życia wszystko zmienia, mówił 23 września w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana w Bielsku Białej ksiądz Ryszard Knapik, kapelan wspólnoty Przymierza Miasto na Górze. W ramach trwającego Tygodnia z Ewangelią w bielskich parafiach odbywała się niedziela ewangelizacyjna, której towarzyszyły świadectwa osób związanych
z konkretnymi wspólnotami. W kilku kościołach homilie głosili księża ewangelizatorzy współpracujący z kurialnym wydziałem do spraw ewangelizacji. Pozostałe zaś parafie otrzymały tekst proponowanej homilii, z którego skorzystali inni duszpasterze. Ksiądz Knapik podkreślił, że tydzień z Ewangelią, który przebiega pod hasłem „Chcemy zobaczyć Jezusa”, ma pomóc w naprawieniu relacji z Bogiem. Jak zauważał, czas ten ma polegać na zatrzymaniu, przyglądnięciu się swemu życiu, swej wierze. Czasami coś jest nie tak z naszą relacją z Bogiem. On o tym wie i dlatego wciąż woła do nas, choćby przez słowa psalmu 46. Zatrzymajcie się we mnie, uznajcie Boga. Właśnie temu zatrzymaniu, przyglądnięciu się sobie, swojemu życiu, swojej wierze, swojej relacji z Bogiem służy każda Eucharystia i ma służyć trwający w naszym mieście kolejny tydzień z Ewangelii. A tym, co ma nas wprowadzić w przeżywanie tego tygodnia, jest wydarzenie opisane w Ewangelii Świętego Jana. A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Grecy na pewno słyszeli wcześniej o Jezusie, ale to im nie wystarczy. Oni chcieli go zobaczyć. Oni chcieli naocznie przekonać się, kim jest Jezus, bo zobaczyć Jezusa to coś znacznie więcej niż znać go ze słyszenia. Organizatorem Tygodnia z Ewangelią jest Diecezjalny Wydział do Spraw Ewangelizacji Kurii Bielsko-Żywieckiej, a współorganizatorem gmina Bielsko-Biała. Impreza odbywa się pod patronatem biskupa Tadeusza Rakoczego i prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta. Właśnie prezydent miasta w rozmowie z diecezjalną telewizją podkreślał, że zaangażowanie miasta w ewangelizacyjne przedsięwzięcie nie jest odwagą, lecz wyrasta z troski o jego mieszkańców. Naszym zadaniem władz miasta, władz samorządowych jest dbanie o te fizyczne zabezpieczenie ludzi, ale również o duchowe. Przecież nie jest nam obojętne też, jakie to społeczeństwo w tym mieście jest. I myślę, że to nie jest żadna tutaj specjalnie odwaga, jest po prostu to, co powinniśmy robić i zależy na to bardzo nam na tym zależy, żeby ludzie te wartości brali i w życiu przestrzegali tych wartości, no bo później, jeśli tych wartości się nie przestrzega, no to później mamy te patologie, z którymi niestety mamy tak coraz częściej do czynienia. Na pewno takie rzeczy jak taka instytucja, jak w tej chwili, bo to jest instytucja już jak Tydzień z Ewangelią, pomaga, że wielu ludzi przemyśli swoje postępowania, zobaczy pewne, usłyszy pewne rzeczy i myślę, że to jest wręcz nie tylko żadna odwaga, tylko to jest nasz obowiązek, żeby właśnie nie tylko wspierać, ale uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach. Biskup Rakoczy w rozmowie z nami przestrzegał, że wielu ludzi w dzisiejszych czasach szuka fałszywych dróg, natomiast Tydzień z Ewangelią jest próbą wskazania tej drogi jedynej i właściwej. Ale to pytanie w każdym jest. I wielu po różnych przygodach życia i tak dalej spotyka się z Chrystusem. A my, którzyśmy spotkali się z Nim i idziemy, staramy się pomimo wszystkich naszych słabości, idziemy tą drogą, którą On jest, prawda, i żyjemy tą prawdą i tym życiem, którym On jest, który nam przyniósł od Boga i powiedział nam, to cieszymy się z tego, ale równocześnie z miłości do wszystkich innych ludzi staramy się ich na tę drogę i na to spotkanie i na to otwarcie oczu serca, umysłu, na tę prawdę i drogę i na to życie zwrócić uwagę. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Przecieszynie konsekrował 22 września bielsko-żywiecki ordynariusz biskup Tadeusz Rakoczy wraz z hierarchą uroczystą liturgią w nowej świątyni celebrowali kapłani dekanatu Wilamowickiego oraz księża, którzy są związani z przecieszyńską parafią. Wydarzenie zgromadziło licznych wiernych. Biskup namaścił poświęconym olejem męsę ołtarza oraz kamienie apostolskie, zwane potocznie zacheuszkami. Następnie na ołtarzu zapalono 5 kadzielnic przyniesionych przez delegację miejscowych strażaków. Obrzęd zwieńczyło uroczyste zapalenie światła symbolizującego Chrystusa. Sobotnie uroczystości religijne zakończył parafialny piknik.
Pragniemy wspólnie budować świat bez przemocy, wspomagając się inteligencją, kultury i siłą miłości. W Auschwitz odsłania się nowy horyzont człowieczeństwa dla naszych krajów. Z tego miejsca wyrusza ruch serc, który pragnie zarażać młodych, takich jak my, byśmy stawali się lepsi i czynili bardziej ludzkimi nasze kraje w pokojowej Europie. Apelowali młodzi Europejczycy 21 września w Auschwitz-Birkenau. 1500 młodych ludzi uczestniczyło w trzecim międzynarodowym spotkaniu pod tytułem Młodzi Europejczycy dla świata bez przemocy. Organizatorem wydarzenia była wspólnota świętego Idziego. Młodzi ludzie pochodzą z Czech, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz Włoch. Historia, którą tutaj opowiadamy, nie może być zapomniana, podkreśliła Małgorzata Domżał, przewodniczka w Auschwitz, której dziadek zginął w obozie. Należy ciągle krzyczeć o niej na całe gardło, z całych sił. Wszyscy musimy pamiętać o ludziach, którzy zostali tutaj deportowani i w bestialski sposób zamordowani. I chcę powiedzieć, że absolutnie nie jest ważne, kto był deportowany i mordowany w tym miejscu. Czy to byli Żydzi, czy to byli katolicy, czy to byli więźniowie polityczni. Musimy pamiętać zawsze i traktować tych ludzi jako osoby, które zostały zamordowane bez żadnego motywu. Wspólnota świętego Idziego, Sant'Egido, to międzynarodowe stowarzyszenie obecne w 75 państwach świata, do którego należy 60 tysięcy osób. Od ponad 20 lat jest mocno zakorzeniona w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólnota skupia ludzi młodych poprzez działania na rzecz solidarności z najsłabszymi grupami w społeczeństwie – bezdomnymi, osamotnionymi, starszymi ludźmi, dziećmi z domów dziecka, Romami – oraz podejmuje inicjatywy o charakterze kulturalnym i społecznym, mające na celu budowanie kultury solidarności, współistnienia i dialogu. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Na kolejne spotkanie z nami zapraszamy już za tydzień, a przez ten tydzień oczywiście będzie się sporo działo w samym Bielsku Białej. Tydzień z Ewangelią wciąż trwa i my tam jesteśmy.